Półtora roku walczymy o to, żeby coś z tym zrobić. Podłączeni jesteśmy, każdy z nas pod kanalizę, płacimy za ścieki, a nic w tej sprawie nie zrobiono. Przychodzi wiosna za chwilę, a my znowu tymi odchodami jesteśmy przez całe lato truci. To nie jest takie proste. Jesteśmy wybrani. Proszę zobaczyć dalej. Im bliżej. Bo wyspę można sobie sprawdzić. To nie jest jakiś... Tak wyglądała kiedyś, kiedy walczyliśmy, jak pan Malek ubrał. Zatruwał. A co wtedy się stało, jak to było? Taki sam odór był. I też tak był, taki ślam. Ale wtedy ktoś reagował? Tak. Pan wódz Pszczółkowski po prostu przyrzekł nam i Malek wybudował swoją oczyszczalnię i oczyścił ten cały obszar rzeki, która była w taki sposób zanieczyszczona. Mhm. Tu też można w jakiś sposób... A teraz wiecie, skąd to spływa? My nie wiemy. Chcielibyśmy się dowiedzieć, bo już jakieś trwałe badania i pomiary robiono. Ale nikt z mieszkańców nie dowiedział się tutaj mieszkających. Gdzieś to zostało zaszufladkowane. My nie wiemy, co dalej z tym rowem. O. I to jest smród. Bo większa woda, to tak jakby szambo wybijało wszędzie. W domu trzeba zamykać okna, zakręcać wentylację, bo nie idzie usiedzieć w domu. Jest jeden wielki smród. W domach także, tak? Chcielibyśmy oddychać świeżym powietrzem. Mhm. Niestety, mieszkając, każdy z nas wybrał po to, żeby ja na przykład nie zamierzam wyprowadzać się gdzieś, dlatego żeby mieć ciszę i żeby mieć po prostu świeże powietrze, a nie ten odór wiecznie wdychać. Ale przecież mieszkacie dość daleko od tego rowu. Ile to jest metrów? Tak, ale kierunek wiatru jak jest stąd, no to jest... Każdy przechodząc drogą mówi, ale śmierdzi, ale smród. Tak jakby to od nas, jakby to w naszym okręgu, z naszych domów. A nam trzeba, można sprawdzić, płacimy podłączenie, każdy z nas jest pod szambo i to naprawdę jest chyba już w gestii osób gdzieś tam władzy, żeby najwyższa pora, żeby przez półtora roku, żeby nas poinformować, co odkryto i w jaki sposób to zabezpieczyć, żeby czegoś takiego nie było. My nie wiem, czy to w ogóle zakryć ten rowek i znaleźć sprawcę, no bo to jest rowek taki typowy dla ociekających z pól wód. I faktycznie, jeśli pada, dosyć duża jest ulewa, czy jak topniały śniegi, to ten rowek jest zapełniony, tylko że wtedy on niesie z sobą także i ten brud, który osadza się tutaj w rowku i wtedy ten odór jest nie do wytrzymania nawet i zimą.